Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś, 18 listopada, Grupa Azoty S.A. podpisała list intencyjny dotyczący zwiększenia możliwości produkcyjnych materiałów wybuchowych. Sygnatariuszami listu są z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu prezes zarządu Michał Dąbrowski, Polskiej Grupy Zbrojeniowej członek zarządu Arkadiusz Bąk, Mesko S.A. prezes zarządu Renata Gruszczyńska oraz Adam Leszkiewicz prezes zarządu Grupy Azoty S.A. W uroczystym podpisaniu listu udział wziął wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister aktywów państwowych Jakub Jaworski. Grupa Azoty jest rzeczywiście ważnym elementem łańcucha bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Teraz chcielibyśmy być także ważnym elementem łańcucha obronnego. Dlatego angażujemy się w ten projekt i w potencjalną budowę fabryki nitrocelulozy i prochów wielobazowych. Grupa jest w bardzo trudnej sytuacji. Jest w procesie restrukturyzacji i to jest nasz kluczowy, najważniejszy jako zarządu grupy priorytet. Nasz udział w projekcie związanym z nitrocelulozą i prochami wielobazowymi jest właśnie takim elementem znajdowania nowych obszarów, nowych nisz rozwojowych. Mówiąc bardzo krótko i wprost, grzechem byłoby nie wykorzystać takiej biznesowej okazji do tego, by angażować się w ten nowy obszar. Traktujemy ten obszar jako jeden z ważnych elementów przyszłych pozytywnych wyników operacyjnych dla grupy Azoty. Szef MON wiele mówił o bezpieczeństwie żywnościowym Polski i zagrożeniu spowodowanym importem tańszych nawozów z Rosji i Białorusi. Minister zaapelował do rolników, by wykazali się patriotyzmem gospodarczym i by kupowali droższe, ale polskie nawozy zamiast tańszych. Suwerenne państwa mogą same bronić swojego rynku, choć ze szkodą dla konsumenta, ustanawiając cła na importowane towary. Polska, należąc do Unii Europejskiej, niestety takiej kompetencji nie posiada, nawet w przypadku towarów importowanych spoza Unii, stąd też musi szukać sojuszników ze strony innych państw członkowskich. To jest ważny moment dla Tarnowa, jeszcze ważniejszy moment dla bezpieczeństwa Polski. Wspólnie z panem ministrem Jaworowskim od kilku miesięcy pracujemy nad tym, żeby Polska miała zdolności w produkcji amunicji, szczególnie tej amunicji 155 mm, która jest dzisiaj najbardziej potrzebna. Widzimy to z tego, co się dzieje na Ukrainie. Widzimy, jak bardzo jest poszukiwana ta amunicja na całym świecie, żeby pomóc walczącej Ukrainie. I wiemy, jakie mamy dzisiaj możliwości i zdolności, jakie zastaliśmy po naszych poprzednikach. Wiele mówiło się o inicjatywie amunicyjnej, o działaniu na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa. Jak można szczerze mówić o podnoszeniu bezpieczeństwa bez zdolności produkcyjnych amunicji, bez zdolności do produkcji amunicji, bez której się nie da wygrywać konfliktów zbrojnych? Podjęliśmy rozmowy na temat zdolności do produkcji nitrocelulozy i prochu wielobazowego w Tarnowie. Jest to bezpieczna produkcja, zakłady azotowe mają na tyle terenu, że może się to odbywać. Polska dzisiaj takich zdolności nie posiada. Zapotrzebowanie na nitrocelulozę w Europie dzisiaj to jest około 27 tysięcy ton rocznie z projekcją wzrostu do 44 tysięcy ton rocznie i Polska dzisiaj w tym nie bierze udziału. Mamy zdolności do produkcji prochu, ale nie mamy zdolności do produkcji nitrocelulozy czy prochu wielobazowego. Więc musimy te zdolności nabywać, żeby mogła się rozwijać Polska Grupa Zbrojeniowa i żeby mogła wybudować fabrykę amunicji. My, naszą rolą, rolą rządu, rolą nas tutaj ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i gospodarkę związaną z przemysłem zbrojeniowym jest to, żebyśmy zapewnili finansowanie. Jutro w ustawie rządowej przedłożymy, jaki jest sposób finansowania. Będziemy brać w tym aktywny udział. My jesteśmy w stanie wyasygnować w trybie pilnym około 3 miliardów złotych na ten cel, żeby ta fabryka powstała w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Do tego jest potrzebna nitroceluloza, do tego jest potrzebny proch wielobazowy. Nie da się budować silnej armii, jeżeli nie ma się zabezpieczenia dla całego kraju w postaci żywności. Jedno musi wynikać z drugiego, jedno się z drugim uzupełnia. Polskie azoty są moim zdaniem najlepsze na świecie.
I nie warto, żeby z Rosji płynęły azoty do Polski czy do Europy, żeby płynęły nawozy azotowe czy jakiekolwiek inne nawozy z Rosji do Europy czy do Polski. Kupujmy polskie nawozy. Chciałbym z tym przesłaniem skierować, to przesłanie skierować do polskich rolników. Też działamy na poziomie europejskim, żeby zostały wprowadzone cła. Tutaj dobrym partnerem jest Szwecja, choć nie wszyscy w Europie rozumieją, jak to wygląda. Nie warto kupować rosyjskich nawozów, bo one wspierają tych, którzy zrzucają bomby na żłobki i przedszkola na Ukrainie. Tak czy inaczej. Jak nie bezpośrednio, to pośrednio. Więc bardzo proszę tych wszystkich, którzy teraz będą się decydować, a to jest taki moment, kiedy też wiele zakupów nawozów się dokonuje, żeby kupować od sprawdzonych producentów. Oczywiście rolą rządu jest zawsze dbanie o wszystkich, którzy mogą takie nawozy produkować, w tym wypadku nawozy, ale oczywiście jako Skarb Państwa jesteśmy też powołani do tego, żeby pamiętać o tych najlepszych firmach, a na pewno Grupa Azoty to jest wielopokoleniowa marka, to jest wielopokoleniowa firma, to jest taki skarb tutaj dla Tarnowa i dla miejscowości, w którym zakłady Grupa Azoty funkcjonuje, ale bez tych, którzy będą je kupować, bez polskich rolników, nie poradzimy sobie z tą trudną sytuacją, którą zastaliśmy po poprzednikach, więc bardzo proszę. A my ze swojej strony, minister Paszyk tutaj we współpracy z szwedzkimi partnerami i innymi w Europie, mam nadzieję, przekona do wprowadzenia ograniczeń napływu rosyjskich nawozów do Polski. Nie warto ich kupować już dzisiaj, a my zrobimy wszystko, żeby cła na nie, wysokie cła 30-procentowe, zostały po prostu wprowadzone, żeby to się przestało opłacać. To jest patriotyzm gospodarczy. Patriotyzm nie ogranicza się do 11 listopada i do 3 maja. Nie ogranicza się do wywieszenia biało-czerwonej flagi. Ale on ma kapitał, on ma swoją bazę narodową, on może być w realny sposób i wymierny sposób wspierany. Proszę wszystkich rolników w Polsce o wspieranie polskich firm. O zabiegach w celu ustanowienia ceł mówił też minister aktywów państwowych. Jakub Jaworski podkreślał, jak ważny jest udział państwa w gospodarce. Z jego wypowiedzi można było także wysnuć wniosek, że przyszła fabryka amunicji będzie służyć nie tylko Polsce, ale i Ukrainie. Ten dzisiejszy list jest rzeczą bardzo ważną. Po pierwsze dlatego, że udowadnia, że ważny jest udział państwa w gospodarce, bo to te przedsiębiorstwa są najlepiej spozycjonowane, żeby budować nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zewnętrzne, ale też bezpieczeństwo wewnętrzne żywnościowe. I tutaj wielkie brawa dla PGZ-u, dla ARP, dla MESCO i dla Grupy Azoty, że łączą siły na rzecz tego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o ten plan, o to porozumienie, o ten list, to rzeczywiście jest to dopiero pierwszy krok. Razem z panem premierem pracowaliśmy i wypracowaliśmy ustawę, która pozwoli na sfinansowanie fabryki amunicji. Kiedy mówimy fabryka amunicji, to tak naprawdę mamy na myśli szereg zakładów, które zrobią dwie rzeczy. Po pierwsze, zwiększą liczbę produkowanej amunicji w Polsce, bo dzisiaj produkujemy, a po drugiej, może przede wszystkim, spolonizują łańcuch dostaw, tak żebyśmy byli możliwie niezależni, bo to jest element naszego bezpieczeństwa. Po drugie, i to rzeczywiście jest bardzo ważne, i tu ja też trochę się czuję w domu, ponieważ ministerstwo nadzoruje Grupę Azoty, także dziękuję panu prezesowi także za to zaproszenie. Po drugie, bezpieczeństwo żywnościowe. Ono jest absolutnie kluczowe, tak jak pan premier Kosiniak mówił, i rzeczywiście jesteśmy absolutnie zdeterminowani, żeby walczyć z importem rosyjskich nawozów. Tu w Tarnowie chyba nie muszę tłumaczyć, że 80% ceny nawozów to jest cena gazu. I to, co robi Rosja i Białoruś, w zasadzie można, i nie bójmy się tego określenia, wpisać w taką wojnę hybrydową z Polską, ale w ogóle z całą Europą, bo nie mogą eksportować gazu, to eksportują po dumpingowych cenach nawozy. I to się musi skończyć. W zeszłym tygodniu byłem w Brukseli i to był jeden z głównych tematów naszych rozmów. Tak jak pan premier powiedział, zmobilizowaliśmy wszystkie ministerstwa, które mogą w tej sprawie pomóc, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MON, MAP, a w Brukseli będą nad tym pracować nasi europosłowie. Naszym celem są cła. Będziemy pracować nad tym, żeby wynosiły one około 30-40%. Niestety, prawdopodobnie drogą sankcyjną nie bylibyśmy w stanie wiele skórać, bo tam jest potrzebna jednomyślność, a tej jednomyślności nie będzie. Także idziemy najbardziej pragmatyczną ścieżką,
tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i tak, żeby Azoty mogły wyjść z tej trudnej sytuacji, w której się znalazły. Szanowni Państwo, Polska Grupa Zbrojeniowa jest i czuje się odpowiedzialna za zabezpieczenie kluczowych potrzeb Wojska Polskiego w zakresie najważniejszych potrzeb bezpieczeństwa państwa. W zakresie amunicji przybyliśmy, zobaczyliśmy i zaczęliśmy działać. Dlatego już po wrześniu, kiedy padły słowa o potrzebie kilku fabryk amunicji, MESCO SA w październiku, na początku października kupiło fabrykę, o której wspomniał pan premier Kosiniak-Kamysz, która pozwoli na zwiększenie 20-krotne potencjału produkcyjnego w zakresie amunicji. O takiej skali zmian mówimy, a to jest tylko jedno z działań. Podejmujemy następne, które równolegle wykonają podobne działania. Natomiast w przedsiębiorstwie i w gospodarce naiwny jest ten, kto sądzi, że wszystko zrobi sam. Dlatego też bardzo się cieszymy i dziękujemy Agencji Rozwoju Przemysłu i Grupie Azoty, że dołącza do tej grupy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego w zakresie amunicji. My w Tarnowie jesteśmy obecni, jesteśmy bardzo mocno obecni jako Polska Grupa Zbrojeniowa od samego początku poprzez zakłady mechaniczne Tarnów. I dlatego no, grzechem by było, gdyby inni najlepsi z Tarnowa nie dołączyli do tej drużyny. Jesteśmy przekonani, że we współpracy z grupą Azoty będziemy w stanie odpowiedzieć na oczekiwania, które rząd stawia przed polskimi spółkami w tym zakresie. Zapewnić bezpieczeństwo amunicyjne Polsce i Wojsku Polskiemu. Grupa Azoty nie jest w łatwej sytuacji. Z jednej strony mamy trudną sytuację geopolityczną. Z drugiej, Polska bez zgody Unii Europejskiej nie jest w stanie bronić swojego rynku cłami, co mogą samodzielnie robić kraje suwerenne. Z trzeciej strony, ideologia Zielonego Ładu, wymuszana przez Unię Europejską i przyjmowana przez kolejne polskie rządy, podnosi ceny energii do niebotycznych poziomów, co wpływa na ceny wszystkiego i sprawia, że kolejne dziedziny produkcji czy usług stają się w Polsce nieopłacalne, a drogich nawozów umierające rolnictwo nie kupi, mając do wyboru tańsze. Azoty szukają więc pomysłów na przetrwanie, na dywersyfikację produkcji, choć niewątpliwie prawdziwego wyjścia z tej sytuacji należałoby szukać u jej prawdziwych źródeł.